Szanowni radni, panie przewodniczący, ja chcę doprecyzować pewne fakty do założenia do programu lokalnych grup rybackich w siedzibie w Zatorze i w Rajsku. Może krótko przedstawię, o co chodzi. Mogę na siedząco? Więc dwie lokalne grupy rybackie w Zatorze i w Rajsku zaproponowały stworzenie takiego programu, który będzie sprzyjał promocji tych gmin związanych z lokalną grupą rybacką w Zatorze i lokalną grupą rybacką w Rajsku, czyli aż od Zatora po gminę Polonka do Zapory, do granicy z gminą Czerwów. Powstały założenia do programu pod nazwą Ekomuzeum. W ramach tego Ekomuzeum mają być zaprezentowane w formie elektronicznej najciekawsze miejsca w gminie, które by można było wizualnie zobaczyć na monitorze, później ewentualnie w rzeczywistości przyjechać, sprawdzić sobie te miejsca, zwiedzić te miejsca i poprzez kontakt z przedstawicielem urzędu gminy czy gminy można było się kontaktować, jak te miejsca, kiedy można zwiedzać tak dalej. Odbyło się szereg spotkań. Myśmy do jednego, do tych spotkań delegowali 3 osoby z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Żywieckiej, Przyjaciół Porąbki i pracownika Urzędu Gminy, który odpowiada za rozwój i informację turystyczną. Zaproponowaliśmy między innymi takie tematy jak możliwość organizowania turystyki wodnej, tak zwane spływy kajakowe przez zapory, przez Turczek Zapór, na końcu Zaporzeczańcu, na Zaporzeczańcu. Możliwość, tutaj mamy jeszcze tak, możliwość wykorzystania wałów powodziowych, wałów tych, które są na Zaporze, do realizacji ścieżek rowerowych. Ja powiem, że jak pisaliśmy strategię rozwoju lokalnej grupy rybackiej w Rajsku, my jako gmina Polonka przedstawiliśmy projekt budowy takiej ścieżki rowerowej aż do Chęt i dalej. Przepraszam, jeśli chodzi o realizację tej ścieżki rowerowej, zaproponowaliśmy również wykorzystanie bazy noclegowej w gospodarce agroturystycznej i między innymi bazy noclegowej w gimnazjum w Polonce. Ja chciałem skorzystać z okazji dzisiaj, bo miałem to zapytać jutro, ale akurat pani Marta Tyrza-Janusz uczestniczyła w tym spotkaniu, chyba z ramienia gminy Kęty na ostatnim spotkaniu, czy na większym spotkaniu, czy na ostatnim spotkaniu, to było w Kętach. I chciałem panią zapytać, bo pani dość negatywnie podeszła do tych naszych projektu tych spływów kajakowych, wykorzystania wałów innych, do ścieżek rowerowych. Nawet mam informację, że nie będzie można skorzystać z bazy noclegowej w gimnazjum, ponieważ miejsce do gimnazjum ma być likwidowane, że podobno, że takie tam. Czy mogę pani kilka zdań na ten temat powiedzieć? Ja takie pytanie jeszcze mam jedno. I czy pani, zabierając głos na temat gminy Porąbka, ja mam takie jako członek zarządu lokalnej grupy rybackiej, miała pani delegację wójta do reprezentowania go na tych spotkaniach? I proszę, żeby się pani odniosła do liczek. Zapora w Czańcu, budowa ścieżek rowerowych, baza noclegowa. Panie sekretarzu, ponieważ był to panel, w którym żeśmy dyskutowali i również osoby z innych gmin zabierały, powiedzmy, głos na zasadzie postrzegania gminy, to ja chyba nie czuję się osobą tutaj właściwą do przepytywania mnie z moich własnych, powiedzmy, poglądów na temat gminy, jeżeli chodzi o bycie mieszkańcem, ponieważ tak mówię, myśmy o tym dyskutowali. Natomiast to, co zostało zgłoszone z gminy Porąbka, to był panel dyskusyjny, a dyskusja polega na tym, że były rzucane kwestie, powiedzmy, tak zwanej metody burzy mózgów. Czyli wybiera się te opcje, które by w jakiś najlepszy sposób były możliwe i najłatwiejsze do realizacji. Ponieważ taki jest wstępny projekt, wstępne założenie. Także ja nie wiem, dlaczego mnie pan teraz jako radną pyta o zupełnie rzeczy, które wychodzą poza... Nie, dlatego panią pytam, bo na przykład wracając do Jeziora Czanieckiego. Pani wypowiedź na ten temat, panią, że jak pani wie, pani prywatnie do tego podeszła, że Zapora w Czańcu ma być ogrodzona, nie będzie prawa w ogóle wstępu na teren akwen wodny, ponieważ jest to zapora przewidziana
do strefy bezpośredniej ujęcia wodnego dla Bielska i dla Śląska. No więc nie wiem, czy to było w dyskusji jako pani zdanie, że ma być zamykane jezioro. Ale ja tylko cytuję dokumenty, które są na BIP-ach innych urzędów. Mogę przynieść to zarządzenie. Ale nie jest to prawda. To jezioro nie będzie zamykane. Nie wiem, dlaczego pani zgłasza jakąś tam. No oni się bardzo, ci, którzy tam uczestniczyli w tym bardzo dyskusyjnym, bardzo się liczyli z pani zdaniem, ponieważ uważali, że skoro pani jest radną gminy Porąbka, to pani reprezentuje zawsze nie tą gminę i pani informacje na temat tej gminy powiatu powinny być wiarygodne. Natomiast w stosunku uważam jedno i to mnie zapytano również w zarządzie, czy zapora w Czańcu ma być zamykana i dlaczego? Ja wiem, że ma być otwierana, a nie zamykana. Ten płot jest zlikwidowany. Jest od 1 stycznia decyzja wojewody śląskiego o jak gdyby poszerzeniu tej strefy, nie ma strefy bezpośredniej. Rozmawiałem z dyrektorem, z kierownikiem Matusiakiem z GPW i nie ma żadnego problemu z zamykaniem. Oni tylko mieli problemy, bo wybudowali płot na nie swoim terenie. To jest jedno, jeżeli można. No nie wiem, ja tak uważam, że jeżeli czegoś nie wiem, to nie mówię takich rzeczy. My mówimy o wykorzystaniu potencjalnych rzeczy do projektu, w którym obcy turyści będą przyjeżdżać i będą im Państwo udostępniać pływ kajakowy, tak? No i dlaczego nie możemy go udostępniać? Według pani, bo? To znaczy, ja nie wiem, czy nie można udostępniać. Ale jeżeli ma być jezioro zamknięte, to nie można. Po pierwsze, nie mam zamiaru się tłumaczyć z moich wypowiedzi jako mieszkanki Porąbki, nie radnego, bo ja tam absolutnie nie pojechałam reprezentować gminę Porąbka. Natomiast dyskusja wymaga od tego, żebyśmy na etapie wybrania najlepszych opcji tak pokazywali pewne rzeczy, żeby wyeliminować późniejsze problemy przy udostępnianiu rzeczy. I tak samo nie mam absolutnie tutaj do nikogo pretensji, że Państwo z Porąbki mówili o pewnych rzeczach do Kęt, czy mówili o pewnych rzeczach, powiedzmy, do gminy Wieprz, bo na tym polegała praca nad projektem ekomuzeum. Ja tylko bardzo ubolewam nad tym, Panie Sekretarzu, że Pan nie powiedział o tych rzeczach, które tak naprawdę zostały wpisane do ekomuzeum, do tego, co zostanie w wersji końcowej. Bo to, co ale pan jeszcze teraz nie zostało nic wpisane, jeżeli mogę pani przerwać. No ma być jeszcze jedno spotkanie, na którym będziemy prostowali pewne właśnie sprawy, które tam były niedogadane i okazuje się, że teraz 22 mamy mieć spotkanie. Chcemy pewne rzeczy poprostować. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, ale w Sejmie był projekt ustawy, jeszcze raz na tego tematu, do prawa wodnego, do nowelizacji prawa wodnego, że będzie można korzystać z wałów powodziowych do ścieżek rowerowych. Nie tak dawno bodajże w miesiącu, to nie jestem podpisany i ja nie wiem dlaczego. Czyli wystąpiła pani jako osoba prywatna. Ale taki był charakter tego spotkania. Proszę? Sekretarz, oczywiście taki był charakter tego spotkania. Państwo, ja jeżeli czegoś nie wiem do końca, to jest moja osobista taka dygresja, że ja jeżeli czegoś nie wiem do końca, to nie zabieram głosu. I nie mówię nawet o czym takich rzeczy, że wały są niemożliwe do wykorzystania, że zapora będzie zamknięta, nie będzie do wykorzystania możliwa. Stanie długo, ostatni weekend czerwca będzie spływ trzech zapór. Jakoś nikt nie zamyka tego, są umowy ze spółki. Panie sekretarzu, nie było pana. Jeszcze raz proszę mi nie wkładać słów, których nie powiedziałam, a jeżeli ktoś opatrznie to zrozumiał, to przepraszam bardzo. Chyba trzeba było nagrywać każde takie spotkanie. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Czyli możemy traktować to jako wypowiedź osoby prywatnej, nie radnej, tak? No tak to rozumiem, nie? Pan ja to nie będę tego komentować, bo naprawdę charakter tego spotkania rządził się swoją metodyką. No, ci ludzie, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu i członkowie zarządu wynieśli inne wrażenie z tego, przepraszam. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś z Państwa chciał...